Dzień dobry Państwu. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny serdecznie zapraszają na warsztaty kreatywne. Dzisiaj mam propozycję dla Państwa. Kolejny kwiatek do wykonania. Jest to hiacynt. Tak on będzie wyglądał. Mała doniczka i kwiatek wyrastający. Zapraszam Państwa do wspólnej pracy. Zaczniemy najpierw od tych drobnych kwiatków. Będziemy potrzebowali dowolnej bibuły włoskiej krepiny o dowolnym kolorze. Ja miałam taką ni fioletową, ni różową, taki kolorek i taki będę stosowała. Potrzebujemy na takie pojedyncze kwiatki takiej wielkości małe kwadraciki o boku 3 cm na 3, więc wycinamy z bibułki takiej wielkości kwadraciki. Tych kwadracików będziemy potrzebowali dosyć sporo. Tu mam krzywo, może tutaj około 50, ponieważ z jednego kwadratu będziemy tworzyć kwiatki. Wyrównam sobie i takich kwiatków tutaj na moim tutaj hiacyncie zastosowałam około 50. 3 na 3. Odmierzamy sobie. 3 na 3. Może ja już bez linijki, tylko tu będę miała. Raz, dwa, trzy. I trzy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. O, dobrze. Takie małe kwadraciki. O, jeden kwadracik wycięłam. 3 na 3. I teraz tradycyjnie wykorzystam kartkę, żeby pokazać, co będziemy teraz robić. I teraz ten mój kwadracik będziemy dzielić na, będziemy rozcinać od góry na 7 części. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tu będzie siódma. Zaraz troszeczkę to odetnę. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W ten oto sposób podzielimy sobie około centymetra tutaj na dole. Nie docinamy, czyli bierzemy karteczkę, ten kwadracik, przepraszam, i rozcinamy na 7 takich paseczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest, dobrze. I teraz po rozłożeniu, proszę, jeżeli teraz już poprzecinamy, to każdy ten paseczek należy delikatnie zaokrąglić z jednej strony i z drugiej strony. Ja tutaj narysuję na kartce. Jest to pracochłonne, nie ukrywam. O, tak zaokrąglamy. Każdy jeden wycięty paseczek. Pracochłonne, no bo ten kwiatek wymaga no tyle pracy od nas, tak? I z jednej strony odcinamy i z drugiej. Z jednej i z drugiej. Więc żeby zrobić teraz 50 takich kwiatków, więc sami Państwo rozumiecie, troszkę pracy potrzeba. Dobrze, zaraz będę tu miała popodcinane, zaokrąglone. Z jednej strony, z drugiej. Można najpierw z jednej strony popodcinać, później odwrócić i z drugiej. Dobrze, ja już to zrobiłam. Co teraz? Prosiłam również o przygotowanie wykałaczki. Ta wykałaczka będzie nam służyła do wyginania tych pojedynczych paseczków tak na zewnątrz. Można to zrobić wykałaczką. Z chwilą, kiedy wyginamy te paseczki, to te części nam się troszeczkę rozciągają, bo to jest taka bibuła, która właśnie pięknie nam się formuje. Tu. Jeżeli ktoś nie ma wykałaczki, zobaczcie Państwo, mogę wziąć nożyczki, tak? I nożyczkami również da nam się te płatki ładnie tak pozaginać. Wywijamy je. Wywijamy te pojedyncze elementy. Takie piórko nam powstało. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Dobrze, już jest. I teraz postaramy się skleić. Tu jeszcze przeknę, bo jeszcze troszeczkę za szerokie jest. Można do tego użyć kleju zwykłego lub też kleju na gorąco. Może znowu na kartce pokażę. Jeżeli poprzecinamy,
poprzecinamy te paseczki. No kartka niestety nie da mi się tak, te pojedyncze paseczki nie dadzą mi się tak wygiąć i formułować. A może spróbuję, zobaczymy. O, może i tak. Jednak udało się, o nawet bardziej niż na krepince. Ja już nie zaokrąglałam troszkę. O, proszę, mam. I teraz bierzemy i te wygięte części będą na zewnątrz, a my razem tą pierwszą i siódmą, siódmy paseczek razem ze sobą sklejamy. Ja wykorzystam zwykły klej. Sklejamy. Smaruję sobie ostatnią część. Coś mi tutaj zaschło. I łączę pierwszą. Tak, pierwszy ten płatek i ten ostatni. Chwilę trzymamy. Chwilę musimy przytrzymać, tak, żeby się skleiło. I jeszcze chwilkę. O, dobrze. I mamy już kwiatek. Teraz hiacynt w środeczku ma taki jakiś inny kolorek. U mnie jest żółty i chyba takie hiacynty mają. Więc jak tą część zrobić? Tym razem żółta bibuła, 1,5 cm na 1,5, kolejny kwadracik. 1,5 na 1,5. Będzie on malutki, maciupeńki. Maciupeńki. Ja oczywiście znowu wykorzystam sobie karteczkę. I teraz delikatnie staramy się na końcu porozcinać na takie drobniutkie paseczki, bardzo, bardzo drobne. Jak rozłożę, to też tak jak poprzednio przy kwiatku będzie to wykonane. No więc dobrze, nacinamy. Około 0,5 cm od końca zostawiamy. Dobrze, już mam, proszę, po rozłożeniu. I teraz tą część, gdzie nie było nacięcia, czyli tutaj na dole, będę, przykleiło się, w palcach skręcała, tak żeby uzyskać jeden taki element skręcony. Zwijamy. I to będzie nam tworzyło środeczek. Prosiłam również o taki cieniutki drucik miedziany. Z jakiejś tam cewki można było wykorzystać. Odcinamy sobie około 20 cm. Dobrze, ja już mam drucik. I co teraz robimy? Ten żółty element wkładamy do środeczka. Tylko proszę pamiętać, że te nacięcia drobniutkie muszą być od góry. Wkładamy tu do środeczka. Ściskam w palcach. O, ładnie będzie nas, zaraz się formuje kwiatek. I teraz tym drucikiem staram się mocno tutaj zacisnąć. Mocno, mocno. I ten drucik będzie nam służył jako łodyżka do naszego płatka. O, tu mam już drucik, skręcam go sobie w palcach i już kwiatek jest na druciku. Staram się ładnie teraz rozłożyć płatki. Możemy, jeżeli coś nam się tam zdeformowało, no to delikatnie jeszcze możemy powywijać na przykład wykałaczką lub też nożyczkami, jak tam Państwo uważacie. Dobrze, mój płatek jest gotowy. Teraz ten drucik nie wygląda zbyt okazale, więc trzeba taśmą florystyczną owinąć go. Odcinamy około 10 cm. Odcinam, przecinam taśmę na pół z długością. Oj, uciekło mi. Z długością. Będzie mi łatwiej owijać. Dobrze, odkładam na bok. Troszeczkę naciągam i od góry owijam. Trzymam delikatnie i owijam, owijam. I teraz tutaj ten drucik na dole. I już ładnie nam w palcach wszystko o, się formuje. I mam łodyżkę już owiniętą zieloną taśmą. I takich kwiatków potrzebujemy około 50. Ja już tutaj przygotowałam sobie więcej, na pewno Państwo widzicie tych kwiatuszków. No i teraz czas na łodyżkę. Na łodyżkę potrzebujemy drut wiązałkowy.
około, w zależności od wysokości kwiatka, troszeczkę pohałasuję, odmierzam sobie, ja będę miała mniejszy, około 15 cm. Odcięłam nadmiar, już położę na podłodze. To jest mój drucik. Teraz wykorzystamy ręcznik papierowy. Każdy ręcznik składa się z takich elementów, które możemy odrywać. Do mojej wielkości drutu potrzebuję dwie te części. Mam dwie części i teraz składam na pół. I żeby mi się to nie rozwijało, pozwolę sobie klejem na gorąco troszeczkę posklejać na pół, czyli tak na pół. Teraz smaruję sobie tutaj jedną część i znowu na pół składamy. O, już nam się trzyma. Teraz jeszcze od tej strony, żeby nam się delikatnie klejem, tak aby tylko nam się połączyły te części. Będzie nam łatwiej owijać ten drucik. I jeszcze raz na pół, długością. O. I znowu klejem połączę. Jeszcze chwilkę. O, dobrze. Sklejamy. Jest. Mam już taki długi pasek. Teraz biorę drucik i robię taki kapturek. I przy użyciu gorącego kleju doklejać będę ten papier do mojego drutu tutaj. Po to, aby ten drut był grubszy, żeby tworzyła taką prawdziwą łodyżkę. Ten drut, żeby tak owinięty będzie i wtedy będzie takie wrażenie, że jest grubsze. O, proszę zobaczyć, tak? Owijamy, owijamy. Myślę, że spokojnie takie jedno owinięcie wystarczy. Jeżeli uważamy, że jest za cienka ta łodyżka, można użyć jeszcze dodatkową część papieru. Owijam, mocno ściskam. Nie używam na razie kleju, tylko na końcu będę starała się dokleić. O, jest koniec. Teraz doklejam gorącym klejem. Klej się skończył. Jest. Dobrze, mam nadzieję, że się utrzyma. O, dobrze, odkładam i teraz mocno tutaj sobie, ostrożnie też, bo gorący klej jest i mam łodyżkę, jak gdyby taką pogrubioną, tak? Teraz coś się tu jeszcze odkleja, więc dokleję. Teraz będę potrzebowała jeszcze taśmy florystycznej, żeby ta łodyżka była zielona, a nie biała, tak? Ała, ała, oparzyłam się. O, jak boli. Dobrze, mamy już i teraz taśmą florystyczną odcinam sobie tutaj kawałek taśmy i będę starała się teraz od góry najpierw taśmą owinę ten czubeczek tutaj, żeby nie było widać tego białego papieru. O, dobrze, owijamy. Okręcamy, okręcamy. Dobrze. Co teraz? Teraz będę starała się te moje kwiatki doklejać tutaj do mojej łodyżki. W jaki sposób? Oczywiście przy użyciu taśmy tej florystycznej. Nie będę tym razem przecinała na pół, żeby lepiej to się wszystko nam trzymało. Bierzemy sobie trzy kwiatuszki. I tutaj na górze tworzymy taki czubeczek. I taśmą florystyczną jeszcze raz będziemy tutaj owijać. Mocno trzymamy i tu okręcamy. Dobrze, jak już mamy, więc teraz pomiędzy następny kwiatek będziemy układać pomiędzy tutaj tymi na górze troszeczkę w dół, obniżając. I następny, pamiętamy, mocno przyciskamy, dociskamy tą taśmę, żeby wszystko tu się dobrze nam trzymało. Już jest. I teraz kolejne. I tak będziemy
sobie okręcać. Zobaczę, na ile mi tutaj wystarczy tych kwiatków narobionych. Dobrze, mój będzie ubogi hiacynt. Będzie taki niższy. O. Bo u mnie teraz tutaj nie ma 50 kwiatków zrobionych. Ale myślę, że spokojnie wystarczy, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak tworzymy hiacynta. O, będzie malutki. Ale tak postępujemy dalej, w zależności od tego, na jaką wysokość chcemy, żeby ten nasz kwiatek był. I teraz po owinięciu delikatnie te kwiatki rozginamy tak na zewnątrz, wyginamy je sobie delikatnie. I wtedy nabierze takiej przestrzeni. O, i już mamy. Co dalej trzeba zrobić? Dalej owijamy oczywiście taśmą florystyczną do końca, tak? U mnie jest tyle na wizji zrobione, ale tak samo analogicznie robimy, tak jak tutaj Państwo widzicie w tym przykładowym, przy tym przykładowym kwiatku. Teraz hiacynt ma jeszcze listeczki. Do tego potrzebujemy zielonej bibuły. Tej bibuły potrzebujemy na jeden płatek 20 cm długości, a 2 cm szerokości. 2 cm, może ja sobie tak tu odmierzę, 2 cm. 2 cm z jednej strony będę składała, tak? Czyli razem potrzebujemy 4 cm. Raz, dwa, trzy, cztery, ponieważ będę składać tą bibułę na pół. Więc nie będę robiła 2 i 2, bo łatwiej będzie wykonać z takiej jednej długiej, szerokiej, szerokiego paska. I teraz 20 cm. U mnie 20 tutaj, a tutaj teraz na ten przykładowy może troszeczkę zmniejszymy, około 15. Co teraz? Potrzebujemy także drutu wiązałkowego. No gdzieś mi tutaj spadł. Muszę się przychylić, przepraszam Państwa. O, jest. W zależności od tego, jaki mamy długi pasek, to teraz dokładamy sobie do tej bibuły i odcinamy nadmiar. U mnie tyle. No, op, poszło. Co teraz robimy? O, dobrze, wystarczy. Sprawdzałam, czy będzie dobrze. Teraz na jednej części, tutaj pokażę, może będzie widoczne, przyłożę sobie drucik, a tą drugą częścią zakleję całość. Użyję kleju na gorąco. Op. Najpierw tutaj zrobię taką linię, na którą położę mój drucik. Ostrożnie, bo gorące. I teraz zakryję, tak jakbyśmy kołderką zakrywali. O, ciepłe. Przyciskamy. Dociskamy. Jeżeli jest tutaj z boczku jeszcze teraz niedoklejony, no więc znowu klej. Dociskamy. O. I teraz musimy tutaj na górze zaokrąglić. Nożyczkami delikatnie robimy kształt. Raz i z drugiej strony. I już jest. Śmieci na bok. I teraz, dlatego że ten drut jest, zobaczcie Państwo, ładnie można ukształtować mój listek. Możemy jeszcze troszeczkę rozciągnąć. I nadajemy kształt. O, i już mamy, tak? Mogę jeszcze wykorzystać tę część. Tą część będzie troszeczkę niższy ten. I znowu mi spadł ten drut. Muszę znowu schylić się. Au, dobra. Już jest. I jeszcze mniejszy. Analogicznie robimy. Smarujemy klejem. Op, op, op. Dokładam drut. Przykrywam tak kołderką. Dociskam. Sprawdzam, gdzie jeszcze jest niedoklejony, więc doklejam. Jeszcze. O, dobrze.
tą pracę wykonuję według pomysłu pani Eleny Liubogańskiej. Ktoś pani z Ukrainy. O, dobrze. Mam już i podobnie. Wyginam teraz mój listeczek, tak? Bo coś tutaj się jeszcze nie dokleiło, więc troszeczkę zakropimy klejem. Dociskamy i już jest. Dobrze. Mam dwa listeczki. Jak teraz te listeczki dokleić? Może pozwolę sobie tą łodyżkę dalej dokleić taśmą. O, żeby to ładnie wyglądało. Ale te kwiatuszki do łodyżki identycznie robimy tak jak tutaj na początku. Już jest jeszcze kawałek. Taki ubogi ten hiacynt, ale to nie szkodzi. Najważniejsze, żeby wiedzieć, w jaki sposób zrobić kwiatki, tak? A później, ile potrzebujemy tych kwiatków, to już naprawdę kwestia umowna. Dociskamy mocno. No i teraz listeczki dokładamy do łodyżki. Wykorzystamy oczywiście klej na gorąco. Ten klej jest naprawdę nieodzowny tutaj. Sprawdza się na każdym kroku. Doklejamy i teraz ostrożnie, bo naprawdę gorące. Ała, wow, źle. Musimy zostawić troszeczkę, bo musimy jeszcze to jak gdyby schować w doniczkę. O, zapędziłam się troszkę. I jeszcze jeden tutaj z boku. O, mam już. Dociskamy i będzie jeden, dwa listeczki. Może niezbyt to atrakcyjnie wygląda, bo trochę mało tego kwiatu tu jest na górze, ale chodzi o samą technikę wykonania. Prosiłam, żeby przygotować małą doniczkę, tak? Dalej piankę florystyczną. No i chyba zapomniałam. Mam tutaj. O, mam dobrze. Nóż introligatorski. Odmierzamy sobie część tej pianki, odcinamy. Wow, wow, jak to szeleści. Sprawdzam, czy tutaj się zmieści. Z jednej strony, z drugiej. Dopasowujemy. O. Sprawdzam, czy wejdzie. Może troszeczkę za mocno. Jeszcze. Jeszcze troszeczkę odcinamy, żeby swobodnie mogło to ta pianka, ta gąbka mogła tutaj o, wejść w doniczkę. Jest. Dobrze. I co teraz? Teraz robimy otwór w tej piance, po to, żeby nam się zmieścił kwiatek, ta łodyżka. Wycinamy sobie otwór. Dobrze. Teraz smaruję klejem tą łodyżkę i będę starała się włożyć tutaj do tej pianki. O, będzie się wszystko nam trzymać. Schowamy do doniczki, tak? No i cóż. Zbliżamy się do końca naszej pracy i teraz jeszcze sizalem postaramy się obłożyć tutaj wokół, aby nie było widać tej gąbki, tak? Jeżeli mamy sizal, jeżeli nie mamy, można także użyć tej bibuły i tą bibułą też zamaskować wszystko. O! Zrobimy porządek. Ubogi, nie ukrywam, troszkę śmieszny, ale to nic. Wiemy jak też i w ogrodzie takie ubogie kwiatki też mamy. Proszę zwrócić uwagę. Mam dorodny i troszkę mniej dorodny. No i cóż, praca dobiegła końca. Nasze hiacynty są gotowe. Nie tylko cieszą oko w ogrodzie, ale mogą cieszyć oko też gdzieś w domku, na parapecie. Skończyliśmy pracę.
Pana operatora nie ma, nie szkodzi, pojawił się już. Dziękuję bardzo Państwu za wspólną pracę i zapraszam za tydzień. Do widzenia.